Hej, moi drodzy, witam was bardzo serdecznie z tej strony, witam was w kolejnym odcinku z Graveyard Keeper. Moi drodzy, co dzisiaj będziemy robić? No właśnie, przełączam się na pada, żeby nie było słychać klikania i innych rzeczy, a myślę, że i dla mnie też będzie troszeczkę wygodne. Więc tak, przełączam się na pada, to na pewno. Nie wiem jeszcze, którym w sumie się... A, tym się włącza, dobra. Już wiem, którym. Co chcemy dzisiaj zrobić? Chciałbym dzisiaj ogarnąć sobie ten torcik. Torcik, który jest nam potrzebny. To jest chyba słodka masa ciasta. Surowe ciasto. Więc tak, potrzebujemy troszeczkę zboża, mleka i jajek. Więc tak, na pewno pójdziemy sobie po zboże. Pójdziemy sobie z pewnością po zboże. Tylko czekajcie, bo jest w tej chwili, z tego co widzę... Dzień kupca, tak? Zezwolenie na handel, by rozkręcić interes. Rozumiem, że tego jeszcze nie mamy. Warzywa też w sumie już oddaliśmy. To nie trzeba tego robić. Okej. Chciałem iść dzisiaj z pewnością na plażę. Czemu to jest złote? Nie wiem, czemu to się stało, tak? No, plaża jest złota, chyba że mi myszka tutaj gdzieś... Tak, myszka. Dobra, to była myszka, przepraszam was. Chcę pójść do młyna. Do młyna. Dobra, męczycie fakt, wiemy to. Chcę kupić sobie jedną mąkę, bo ten tort nie jest drogi, więc tym bardziej chciałbym to kupić. Teraz lecimy sobie oczywiście pod martwym koniem, wychodzimy stąd. I idziemy po mleko i jajka. Mleka chyba były dwie sztuki, jajek chyba też dwie sztuki. Kurwa, już nie pamiętam. Ja tutaj jestem upośledzony. No i dzisiaj chciałbym się również wziąć za... Być może za piwo. Piwa nie mamy, a przydałoby się jednak ten zarobek jakoś troszeczkę sobie ogarnąć. No zauważcie, że teraz no mamy deficyt kasy. To totalny deficyt kasy. I troszeczkę mi zaczyna to martwić. Bo jak to dalej pójdzie, to naprawdę będzie lipa. Totalna lipa. Dobra, ty miałaś mleko. Wiadomo, mleka, dzbanek mleka. A, weźmiemy dwa. No i kasy już nie ma. I kasiuty już nie ma. Słodkie ciasto. A jednak było trzeba po jednym. No trudno. Dobra, i czy ja już mogę zrobić ciasto? Mogę zrobić ciasto. I to złote ciasto. Wow! Wiecie, liczę na to, że być może uda mi się ogarnąć to w ten sam sposób, co ogarnęliśmy z tym questem właśnie za naprawę. Tak? To on nam dawał? Chyba on nam dawał. Zróbmy sobie może troszeczkę polanka. To się zawsze przydaje do... w razie czego... ciachania tych naszych zwłok, które są. No i moi drodzy, ogólnie Graveyard Keeper jest strasznie lipny pod względem oglądalności, naprawdę. Takiej, że tak powiem, żałosnej oglądalności to chyba żadna seria nie miała, ale mi się w to dobrze gra. I naprawdę, nawet jeżeli tam będzie po 5-6 wyświetleń, ja tą grę będę kontynuował, bo mi się po prostu dobrze w to... Po prostu dobrze mi się w to gra, no. I tyle w temacie. Więc nie musicie się martwić, będziemy dalej kontynuować Graveyard Keepera. Aż do czasu zakończenia. Nawet jeżeli to będzie seria poboczna, to i tak będzie. W ogóle możliwe, że niedługo jeszcze wejdzie kolejny sezon pewnej gry. Ale to tylko i wyłącznie dla osób, które przewidziały i poczekały do tej informacji. Żebyście widzieli, że są plany kolejnego sezonu. Na pewno wiecie, o co chodzi. Z pewnością wiecie, o co chodzi. Dobra, mamy ciasto. Ja zobaczę, czy to ciasto nie byłoby na przykład dobre, jeżeli chodzi o sprzedaż. Bo być może to jest właśnie jakiś sposób na to. Zobaczmy. Nie da się sprzedać, okej. No cóż, kostnica. Jak to ciałka nasze? Mamy 0 na 2. Chyba nie mamy już marchewek. Twoje ciasto, co? To miało być ciasto owocowe. Kto by chciał, kurwa, ciasto zwykłe? No nie róbcie sobie żartów.
Naprawdę? Ja znowu sobie... Mi się coś chuje, bo może on chciał tort. Aj. No cóż. No mówi się trudno. Tylko jak ja mam zrobić to ciasto? Ja w ogóle mam taki przepis na ciasto. Nie no, ciasta nie mamy. To mógłbym po prostu zobaczyć sobie tutaj, nie? W technikach. Ciasto plus. Właśnie, ale nie mamy tego. Rozumiem, że od łańcuchy moglibyśmy pewnie coś kupić. Łańcucha sprzedawała właśnie takie rzeczy. Dobra, lepiej porozmawiać z moim mężem. To on tu rządzi. Zdraci ich sekret Horadryka. No właśnie, bo ostatnimi czasy kupowaliśmy te perfumy. Czy on kupował te perfumy? Rezolt powiedział, że Horadryk kupił dla ciebie nowe perfumy. To tajemnica. A to szelma. Nie podobają mu się moje dotychczasowe perfumy? Już wolałabym, żeby miał kochankę. Bierz swoją figurkę. Już ja mu nagadam. Co ty, pijana jesteś? Najebana to do domu. Chyba lepiej się stąd wynosić. No nie, ja chcę jeszcze pod martwy koń. Dobra, lepiej porozmawiam z moim mężem. Co do wampira właśnie, bo tego też questa nie robimy. Łańcucho, możesz mi powiedzieć co nieco o tym wampirze? Nie mogę. Nie powiem ani słowa, dopóki Horadryk nie przeprosi za swoje okropne zachowanie. No dobrze, poproszę go o to. Zaraz. To jeszcze nie to. To jeszcze nie to. Ty miałaś bodajże coś na sprzedaż, prawda? Tylko dosyć drogo. Ryby specjały przepyszne i zdrowe. Wypieki, cuk, placki. No właśnie, silver. Potrzeba nam jednego silvera. Oj, myślę, że jest to do zrobienia. Tylko tak, najpierw Horadryk przeprosi ją. O przeprosinach dla łańcuchy. Horadryku, łańcucha oczekuje, że przeprosisz za swoje zachowanie. Ja? Ja mam przeprosić? Nakryłem kochanka swojej żony we własnej sypialni i to ja mam coś przepraszać? Wyobraź to sobie tylko. Popatrzył na mnie i wyskoczył przez okno. A ona teraz twierdzi, że po prostu spała, zaś ten facet był zwykłym wampirem. A może mówiła prawdę? Idź do niej i powiedz jej, że oczekuję wyjaśnień. Kurwa, głuchy telefon sobie zrobili, no. Poproś o wyjaśnienie. Horadryk domaga się wyjaśnień. Co? Wyjaśnień? Lepiej idź go spytaj, czemu wrócił wtedy do domu po północy. Kurwa. Posłuchaj, przykro mi z powodu waszych rodzinnych kłopotów, ale masz mi coś przydatnego do powiedzenia? Nic nie wiem, spałam. Dobrze, rozumiem. Miłego dnia. Poczekaj. Astrolog na pewno wie co nieco o wampirach. Twierdzi, że jakieś 30 lat temu go zaatakowały. No kurwa w końcu. O, znajdź wampira, to jest tylko taki quest, ok. O, dobra. To już mamy. Czyli teraz możemy się przejść do gadającej czaszki. Kurde, blaszka, jestem czaszka. Zobaczmy to DLC. Daj mu figurkę prawdopodobnego boga. Mam tę figurkę. Dziwne, wygląda znajomo. Ja, to ten czerwonooki. I co teraz? Umieść ją tutaj, pod ekranem z przyciskami. Delikatnie, delikatnie. Gotowe. Dobra, pociągnij dźwignię. Bardzo dawno temu pradawny Bóg stworzył niebo, ziemię, pszeniczną whisky i trzy siostry kapłanki, które mu usługiwały. Jego dzieła tak bardzo go uradowały, że ulepił kapłanów, legionistów i wiele innych sług. Byli oni prymitywni, pełni niewiedzy i niezdolni tworzyć, ale pradawny Bóg był szczodry i dał im schronienie, strawę, wodę i odzienie. A po śmierci ich dusze wędrowały przez pradawny most ku krainie umarłych. Ale, jak w wielu wspaniałych opowieściach, wszystko zniweczyła miłość. Kurwa, Gwiezdne Wojny.
Totalnie Gwiezdne Wojny. Bawisz się ze mną uchowanego, moja ruda ptaszyno? Jestem tutaj, ale mam już dosyć ptaszków, króliczków, żabek. O, rozumiem. Chcesz być moją kociczką? Grrr. Kociczką. Choradryku, mój drogi. Wiesz przecież, o co mi chodzi. Cóż, faktycznie. Powiedz mi tylko, które zwierzę wolisz, a... Niech cię. Nie wiesz, że jestem kapłanką pradawnego boga? Wiem. I że to on wybiera przeznaczenie każdego z nas? Oczywiście. I że wybrał mnie, żebym służyła jemu? Więc wszystko na nic. Nigdy nie będziemy razem. Ach, moja droga łańcucho. Zupełnie się nie zgadzam. Ktoś tu jest. Swoim ostatnim stwierdzeniem... Możemy... Nie, Choradryku. Nie możemy. Moje siostry i ja potrafimy zobaczyć przyszłość. No i... Nie widziałam żadnej przyszłości dla nas. Cóż, to może oznaczać, że słabo się przyglądałyście. Będziemy razem. Przyrzekam. Choruś, poczekaj. Nawet pradawny Bóg mnie nie powstrzyma. Czyli łańcucha i choradyk, co są dosyć tacy długowieczni, nie? Hurra, działa! Niesamowite! Juhu! Spójrz na datę! To było 210 lat temu! Jak to możliwe, że widzieliśmy tam choradryka i łańcuchę? Ja. Najwyraźniej są trochę starsi niż wskazywałby na to wygląd. Może kosmetyki i zdrowy styl życia naprawdę się sprawdzają? Tak w ogóle, to zdarzenie możesz obejrzeć więcej niż raz. Kontynuujmy. Dobra. Następna jest... Pradawna butelka wina i... Mają Adam. Albo syn rolnika. A może młynarz? Teraz to szum. Będziesz musiał obskoczyć każdą z wymienionych osób. Co oni mam zrobić z figurką? Schować ją pod poduszkę? Czemu nie? Albo zbuduj gablotkę w tawernie i umieść ją tam. Mnóstwo osób ma hopla na punkcie staroci. Niektórzy byliby nawet skłonni zapłacić. Grabarz, ogrodnik, karczmarz, a teraz jeszcze kustosz. No bywa. No bywa. Dobra. To już mamy z głowy. Nadal jest dzień kupca. Tutaj tej gabloty jeszcze nie mamy. Co w ogóle potrzeba na tą gablotę? Bo ona pewnie nam siedzi tutaj w ekwipunku, nie? Właśnie, siedzi w ekwipunku. Jed. Zyskujesz dodatkowe przedmioty za badanie nowych przedmiotów. What? Dobra, szafka z artefaktami. 8, 18, 36. O Jezu. 8, 18, 36. Dużo. 8, 18, 36. Belek nie mamy. Zrobimy tyle. Dobra. Deski. Coś tam mamy. Da się tak szybko to robić? Patrzę, czy którymś klawiszem się da, ale chyba się nie da. Jezu, naprawdę? 8, 18, 6, dobra. Czyli 6 desek jeszcze. I 36 chyba gwoździ, tak? Dobra, to już mamy. Opół możemy zostawić. 8, 18, 6. 36, kurde. Mamy teraz tego 12 i 24 gwoździe.
I tak od cholery muszę zrobić i tak. No i git. Będzie akurat na gablotkę. I przy okazji, może sobie nadróbmy zapas naszych marcheweczek, co wy na to? To możemy zostawić. To nam się nie przyda. Jajka, mleka też możemy zostawić, też nam się nie przyda. A to weźmy. To się zawsze przyda. Dobra. Gadająca czaszka, kurde blaszka. Gablotka. W ogóle stół do towarny. A, tu już mamy full. No, no jest. I dodaję jeszcze 5 jakości tawerny. No świetnie. Umieśćmy figurkę pradawnego boga. I plus 1. Zarobiście. Teraz możemy coś jeszcze zrobić. Nope. Niestety nie. Dobra. Ukochany dom. Zostawmy przy okazji jeszcze żelazo. Opoły mamy. Ej, serio, wydaje mi się, że my już tam nie mamy w ogóle powsadzanych marchewek. Widzę, że pierwsze pąki już są. No właśnie, nie ma marchewek. Nie ma żadnej z marchewek. To jest problem. To jest, kurde, problem. A my tu nie mamy nic porobionego jeszcze. O nie. Oh no. Dobra. No właśnie, winogrona. Przecież my możemy zaraz zrobić winogronka. To nie, naprawdę nie mamy żadnych marchewek. Mamy marchewki. Ze 100? Ze 100. Nie mamy ciałek i to jest problem. Gdzie są ciałka? Proszę mnie dać ciałka. No, teraz nie może narzekać. To w ogóle te zwłoki były popalone. Dobra, też sobie to ogarnijmy. To nam się już na razie nie przyda. To też ogarnijmy. Boże, ile mamy opołów. Znaczy polana. Nie opołów. Miejsce spalania zwłok. Pyk. Pyk. I pyk. Ej, przyjemnie mi się gra w to teraz napadzie, naprawdę. Jakoś tak jest zupełnie inaczej. I pewnie nie słyszycie też klikania żadnego, żadnej klawiatury, ani z tych rzeczy. To też jest bardzo fajne. Tutaj można było to wykopać. Irytuje mnie coś takiego, wiecie? Ja mam pierdolca na temat czystości i no nie lubię. Jak coś leży. To tak głupio leży. Dobra, to możemy odłożyć. Zróbmy tu miejsce, żeby oni mieli co robić. I kurde, przydałoby się też pójść jeszcze do naszego kolegi. Jak to nasz opiekunek, trochę tam tego torfu nam jeszcze siedzi, ale zobaczmy, czy on już tu jest. Zobaczmy, czy nasz koleżka tu jest. Bo on jeszcze chciał, oprócz tego, chciał Necronomicon, z tego co pamiętam. Dobra. Do tego naszyjnika. Słyszałem, że możesz załatwić mi kilka nielegalnych rzeczy. Wydałem je. Kupiłem instrukcję do klucza, więc o ile nie wiesz, jak zmienić ten pył w złoto, więc znajdź ten naszyjnik. A może nie do szady? Jestem Żmi. Mogę znaleźć w mieście wszystkich i wszystko. Wiem, gdzie jest ten naszyjnik, tylko nie mogę. Wiesz, to nie jest w ogóle twoja sprawa. Muszę zdobyć jego zaufanie. Może wtedy powie mi więcej. Wciąż zastanawiam się nad tym naszyjnikiem. Cieszysz się w branży bardzo dobrą reputacją. Zastanawiam się, co mogło pójść nie tak, że miałeś problemy z tym naszyjnikiem Panny Wdzięczki. A, skomplikowana sprawa. Jestem najlepszy w swoim fachu. Umiem znaleźć wszystko. Oczywiście nie jest to szczególnie szanowana umiejętność. Aroganccy mieszkanie traktują mnie jak śmiecia. A mimo to przynoszą mi pieniądze, żebym rozwiązał ich problemy. Ten naszyjnik naraził już na szwank moją reputację. Powiedziałeś, że wiesz, gdzie jest naszyjnik. Skąd więc to opóźnienie?
A, jest poza miastem. Został kupiony z rozkazu lorda komandora górskiego fortu. Naszyjnik ma dla niego jakąś wartość sentymentalną. Tylko tyle zdołałem się na razie dowiedzieć. Opowiedz mi o lordzie komandorze. A potem był wielkim bojownikiem. To wujek króla, ale rzecz jasna, łatwo jest stać się wielkim, gdy urodzisz się w pałacu i masz kochającego ojca. Ja na jego miejscu na pewno zostałbym królem. A on został tylko obrońcą północnej przełęczy. Tymczasem tam nie ma nawet czego bronić. A co z tym górskim fortem? Fort jest na północ od wioski. To wielka budowla, ale ostatnimi czasy popada w ruinę. Przełęcz właściwie rozpadła się, gdy byłem jeszcze dzieckiem. To było po wielkim wybuchu. Straszna rzecz. A on został tylko obrońcą północnej przełęczy. Tymczasem tam nie ma nawet czego bronić. mógłbym spróbować pomóc. Może znam pomóc ci go odzyskać. Nie wiem jak, ale spróbujmy urządzić burzę mózgów. Burzę mózgów? To jakiś czar? Mógłby być przydatny. Nie, możemy po prostu wspólnie przemyśleć problem i... Właściwie to możesz się przydać. Możesz spróbować zdobyć naszyjnik z pomocą sługi lorda, Garbusa Konkola. Czemu sam go nie poprosisz? Jakiś czas temu doszło między nami do małego nieporozumienia. Przydałem mu maść, która mogła wyprostować mu plecy. Jakimś cudem nie dosłyszał tego mogła, więc teraz wszystko zależy od ciebie. Szczerze mówiąc, podejrzewam, że ci się nie uda, ale ponieważ tak czy inaczej wyjdzie na moje, no to w sumie mam to w dupie. Co do tych narzędzi naprawczych, no właśnie. Muszę prosić cię w zamian o przysługę. Jasne, oto te narzędzia naprawcze, o które prosiłeś. Chwila, miałeś je już? Tak, miałem je nawet wtedy, gdy pierwszy raz o nie poprosiłeś. Bez urazy, to tylko interesy. No i zarąbiście. Mamy to. Wystarczyło tylko z nim teraz pogadać, no i git. Czyli tak, postacie. Zdobądź Necronomicon, to zaraz będziemy mogli zdobyć Necronomicon. Zaraz jeszcze panna wdzięczka będzie. I kurde, elegancko. Elegancio. Dobra. To już mamy. Przejdźmy się może do pasieki. Czy ja mam w ogóle miejsce? Mam. Nie mam. Kurde, nie mam. No właśnie, nie mam. O matko. Receptura alchemiczna. Mikstura lecznicza. Udało ci się odkryć 5 receptur alchemicznych. Powoli zaczynasz coś tam. Nie chcę cię patrzeć tego achievementa. Dobra. No to już mamy. To już mamy. Mam trochę słodkiego ciasta z tego, co widzę. Dobra. Ukochany dom. Zostawmy na razie to wszystko, bo to mi się chyba na razie nie przyda. W sumie też nie. Ciasto też zostawimy sobie. I w sumie miód też. A, bo my tutaj wszystko wynieśliśmy. No dobra, to wiele tłumaczy. W ogóle butelkę cydru to ja sobie mogę wziąć jako popitkę. Bo i tak mi nic to nie da. To w sumie też. Ale widzę, że to nie jest jakoś super mocno. Zobaczcie. 24, 15... Lipa w chuj. Naprawdę lipa. Myślę, że może, ale to tylko może. Mógłbym to sprzedać do Horodryka. Tak mi się wydaje, ale... Czy to się uda? Zobaczymy. Handluj. No nie, nie mogę. Mi tego się pozbędziemy. No nie wiem. Kto alkohol może skupować? Alkohol. Kto może... No, wiem jeszcze, która osoba mogłaby w sumie skupować ten alkohol, ale nie jestem pewny. Nie, może tylko, że on mi się kojarzy z Menerem. Pewnie tak. Pewnie to jest powód. Siema, Dig. Ding, dong, bing, bang, bong. Kopię ja kopię. Handluj. Menel nie chce. To nie wiem. Chyba, że astrolog jeszcze by chciał popić sobie trochę, ale... Ja wiem.
No dobra, ukochany dom. Really? Naprawdę jest useless ten cydr. O, dzień dobry. Czas najwyższy. Czas najwyższy. Dobra, lecimy do kostnica. Do procentów. Dzień dobry. Co my tu mamy? No tak 2 na 10. Dobra, jelitka. 3-3 było, tak? No jak za mało, halo. Masz full. Dobra, to są dobre jelitka, bo dają dwie białe czaszki. To jest fajne. Bardzo fajna jelitka. Serduszko. To zabiera dwie czerwone czaszki. Znaczy, nie, przepraszam, to są dwie czerwone czaszki, czyli w sumie to serce się nie przyda za cholerę. Ja to serce od razu robię pyk. Zniszcz. Dziękuję. Serduszko niepotrzebne. Co my tutaj będziemy mieć dalej? Dawmy mu to serce. Nie wiem, co to serce daje. What? Co kurwa? Dodaję dwa czerwone i zabiera jedno białe? To jest beznadziejne serce. Dziękuję. Żegnam. Kto te serca w ogóle zabierał? Następne serducho do transplantacji. Stawiamy ci serce. I to też daje dwie czerwone. To jest bez sensu. Kto ci to serce w ogóle tam wkładał? Kurde, nie wiem. Serca są useless, totalnie useless. Jezu, jak zdobyć tą umiejkę, to ja nie wiem. Ona by się tak przydała tutaj. Ostatnie serce. Jak to nie będzie, to już nie wiem. Serduszko, dobra. To będzie dobre. Zobaczycie, że to się teraz uda. Proszę nie zapisywać. No szkurwa jego w dupę mać, zabiera jedno białe. Tobie lepiej w ogóle te serca poobcinać. Chyba, że tu coś jeszcze będzie. Nie wiem, czy ja tych serc nie powypierdalałem. Nie, na szczęście nie. Na szczęście nie. Biorę te serca wszystkie. Będziemy testować. Głuptok ze mnie. Dobra, może akurat mi się uda trafić na jakieś dobre serduszko, nie? A to liczymy. Matko Bosko, Częstochowsko. Co za szaroty ja zbierałem? Totalnie. Teraz nawet nie wiem, które serce jest dobre, a które złe. To musiał zapierdzielać tu dwa razy. Ojej, dobra. Na razie zostawmy to serce przy okazji. Zobaczmy, czy jeszcze pomózki będą się zapierdzielać. Bo tak też może być. Ale chyba nie. Jedna biała, jedna czerwona. Jedna biała, jedna czerwona. Mamy tu jakiś mózg? Czy my mamy tutaj jakiś mózg? Nie mamy. Dalej będziecie mnie klnąć za to kombinowanie. Mieliśmy się dzisiaj zająć winem.
chujem zajmiemy niewinnym. Ja wziąłem serce. Przepraszam. Przepraszam. Czemu ja wziąłem to serce? Niedobrze. Boże święty. Nie tu. Jezus Maria. Pracownia alchemiczna. O tu chciałem. Kolejne mózgi. A raczej mózg. Dobra. Kostnica. Nie tu. Czemu nie da się tego jakoś przewijać? Kostnica. Staw mu mózg. Będziesz miał i tak większy niż Shiro. O, żeś teraz dopierdolił. Poezja. Wiecie co? No nie ma sensu, żebym się produkował z tym. Lecimy na żywioł. Dopóki nie dostanę, że tak powiem, umiejętności, gdzie będę mógł sam to oceniać, to nie ma sensu żadnego. Bo ja w ten sposób ja będę się naprawdę produkował i produkował. Żal dupę ściskasz, że tak powiem. Ja się zesram tutaj z tą produkcją tego wszystkiego. A mogłem to zrobić od razu. I byłoby z 5 minut odcinka więcej. Dobra, 0-0. Kolega może sobie tutaj zostać. A my szybko do pracowni alchemicznej. W ogóle jest dzisiaj dzień wdzięczki. Dziś jest dzień wdzięczki. Ja mam coś dla niej. To jest dobre pytanie. Czy ja coś mam dla panny wdzięczki? Kostnica. Bierzmy jeszcze to. Dobra, bo ogólnie do wdzięczki chyba nic nie mam, z tego co pamiętam. No ale sprawdźmy. Nie. Z wdzięczką nie mam żadnego interesu, więc tym bardziej weźmy do kochanego domu. Prześpijmy się do dnia archeologa, bo na tym mi najbardziej chyba zależy. To jest dla mnie, że tak powiem, priorytet. Czuję się świeżo. Jeszcze przy okazji pójdźmy sobie do winnicy. Pięknie winogronka sobie porosły. Czy ty nie masz miejsca? Jakże inaczej. Może jakbym nie miał tych odpadów i nasion, to byłoby troszeczkę inaczej. Ale Shiro lubi. Mieć zapchany ekwipunek, to oczywiście jak zwykle ma zapchany ekwipunek. Nic nowego. Dobra. To już jest zrobione. No może na razie to schowajmy tu. Pędraki też tu. Kolejne odpady też tu. Kolejne zwłoki. A na razie niech to sobie tutaj poleży. Bo nie potrzebujemy, nie potrzebujemy tego w tej chwili. Jeszcze szybko. Winnica. Pozbierane. Kostnica. Szybko kostnica. Być może ten kolega będzie miał troszeczkę lepsze statystyki. Dobra, tego to w ogóle możemy już wywalić na dwór. Niech on sobie tu trochę uschnie. Co ty tutaj masz, kolego? No w teorii dałoby się to zrobić, bo wystarczy wyekstrahować tłuszcz. Tłuszczyku już nie ma. Krew chyba też nic nie daje pod tym względem. A jednak daje, odejmuję czaszkę. 2, 4, 6, no byłoby 7. Spróbuję. 6, 1. O kurde. No nie, no bez jaj. Już dupa.
Jak tak, to robisz bez problemu wszystko. Dobra, zaraz będzie dzień astrologa, oddamy mu kolejny błąd. Serio. Jezu, jaka ty dzisiaj dupa jesteś wołowa. Jeszcze na skórze się potknij. I ostatnia czaszka. I zastanawiam się naprawdę, jak zdobyć tą umiejkę. Jak zdobyć tą umiejkę, żeby nie było problemu właśnie z nimi. Stojak do kostnicy. Stanowisko preparowania 2. Tylko my nie mamy chyba tych trybów, prawda? Właśnie, chyba ich nie mamy. Dobra, ale spalimy naszych ziomków. Teraz sobie to odstawię. Na razie sobie to odstawię, żeby to już mi tam nie zawracało dupy. Akurat z tego trupa były dobre części, więc mam nadzieję, że one się kiedyś nam przydadzą w jakikolwiek sposób. Dobra. I teraz, ukochany dom. Muszę mieć 36 minut, a chciałbym jeszcze na pewno zrobić astrologa. To zróbmy szybko. Meditation. Mamy dzień astrologa już. Tak lekko do dnia przynajmniej, żeby to już było, nie? Dobra. Myślę, że przy okazji, jak już tu jestem, mógłbym zrobić kilka prostych części na sprzedaż. Kilka prostych części na sprzedaż, bo mamy deficyt kasy, nie oszukujmy się. A chciałbym jeszcze od astrologa coś kupić, ale... Ja płonę moje nadzieje. No ale spróbujmy. Z drewna też moglibyśmy dawać, znaczy sprzedawać do... Kosmo? Jak Kosmo nazywał? Chyba Kosmo. Dobra, proste części pogarniane. Przejdźmy się nie do ukochanego domu. Pod martwym koniem. Miałem jeszcze spalić tam tych dwóch gagatków, ale... Ale chyba to zrobię dopiero za chwilę. Dobra, Kresolt. Bierz to ode mnie. O, trochę tego masz. No i gwoździe masz. Dobra. I teraz szybko latarnia. Mam narzędzie naprawcze. Mam nadzieję, że to właściwe narzędzia. Pracowałem już z lepszymi, ale myślę, że się nadadzą. Dzięki za opowieść. Mamy już chyba wszystko, co potrzebne, żeby rozkleić tę stronnicę. Chwileczkę, młody człowieku. Odrobina kwasu. Młodym się ciągle spieszy, ale właściwie dokąd? Nic przed nami nie ma. Delikatnie rozszczepić kartki. Już prawie. Wciąż mam do tego rękę. Czytajmy, co jest napisane. Tutaj mamy trzy części lufy. Naszyjnik z szafirem, złoty kątomierz i nieskończony notatnik. Brzmi, ma nieskończony notatnik. Chyba wiem, skąd wziąć naszyjnik i złoty kątomierz. Gdy byłem... Chwilkę, na stronie jesteś jeszcze. Z przyjacielem koło latarni. Muszę mu powiedzieć, Esmeralda jest w ciąży. Jego dziecko. Jeśli mam dostać teraz wylewu, mam dziecko. Mogę mieć dziecko. Niesamowite, po prostu nie do wiary. A to z naszyjnikiem i... Mówiłeś coś o naszyjniku i złotym kątomierzu. Tak, wszystko jest powiązane. Przedziwne. Być może mam dziecko. Oczywiście teraz musi mieć za 25 lat, ale jednak. Rozmawialiśmy o naszyjniku i złotym kątomierzu. Młody człowieku, musisz mi pomóc. Musisz. Tak, wiem dokładnie, gdzie możesz znaleźć złoty kątomierz. Powiem ci wszystko. Pomóż mi tylko dowiedzieć się, co stało się ze Esmeraldą i jej naszym dzieckiem. Jej naszym dzieckiem. Dobrze, pomogę. Jak wy sobie w czymkolwiek radziliście wcześniej? Pomyślmy, od czego zacząć. Esmeralda przybyła tu z taborem cygańskim przez północną przełęcz.
nie mogą odjechać, bo przełęcz się zawaliła. Podobno wciąż mają niewielkie obozowisko nieopodal górskiego portu na północ od wioski. Powinieneś się tam udać i porozmawiać z jej bratem. Jest teraz zapewne po śmierci ojca cygańskim baronem. Dobra. Co z Necronomiconem? Jeśli się nie mylę, to pracowałeś do uniwersytetu. Tak, to były piękne dni. Moje życie miało wtedy chyba nawet znaczenie. Ale teraz nic już mnie nie wzrusza. Widziałem dość, by wiedzieć, że nigdy nie będę wiedział dość. Poza tym, zasady narzucone przez Inkwizycję stały się nie do zniesienia. W końcu więc zrezygnowałem. Masz tam może jeszcze jakieś kontakty? Potrzebna mi jest pewna książka, Necronomicon. O, młody człowieku, zebrałem ją ze sobą. Nikogo nie interesują te bzdety o magii. Postanowiłem więc oddać ją przyjacielowi. Nie umie czytać, ale podobają mu się obrazki. Gdzie jest teraz twój przyjaciel? Tutaj. Pracuję jako latarnik. Co do spotkania z wampirami. Wiesz, że żona Hardyka wspomniała, że miałeś kiedyś bliskie spotkanie z wampirami. Wampirami? To było dawno temu, jeszcze przed wielkim wybuchem. Tak, to było na polanie po prawej stronie od wodospadu. Był ze mną mój przyjaciel Grabarz. O ile pamiętam, byliśmy na pikniku. I wtedy nagle pojawiło się czterech facetów z kłami i zaatakowało Grabarza. Ale ochroniła go jakaś dziwna magia i wszyscy zamieli się w wampirze szczęki. Niesamowite. Wiesz o wampirach coś jeszcze? No, czytałem na przykład, że wampirzy alchemicy odkryli cztery grupy krwi. A co ciekawe, wampiry piją tylko grupę zero. Inne powodują próchnicę kłów, wrzody żołądka, zielone wykwity na skórze, mające dziesięciolecia paralicz i inne niedogodności. No i spełniło się moje marzenie z dzieciństwa. Jestem detektywem, jak Sherlock Holmes. Zastosujmy zatem metodę dedukcji, a może indukcji, bez znaczenia. Poradek nie rozpoznał tego gościa, Róża też nie. A co więcej, syn rolnika go zawołał, a ten go nie usłyszał. A więc nie jest zwykłym wieśniakiem i ma problemy ze słuchem. No ja już wiem, kto to jest, ten z obozu. Już wiem. Muszę porozmawiać z mistrzem Alarikiem i z Markizem. No właśnie, mistrz Alarik. Dobra, co do tej książki? Cześć, masz jeszcze tę książkę, którą dał ci astrolog? Tak, to duża, gruba książka. Ma brzydkie obrazki. Używam jej jako nogi od komody. Możesz mi ją dać? Zrobiłem już nową nogę, więc czemu nie? Ale to duża, gruba książka, sądząc po obrazkach musi być bardzo ciekawa. Ale wymienię ją za trochę pędraków. Dobra, to damy radę zrobić. To jest chyba dobra wędka. Nawet mamy znakomitą wędkę. Ciekawe. Dobra, ale chwila. Bo ja potrzebuję ciebie, żebyś mi sprzedał pewne rzeczy. No i teraz jestem spokojny. Pyk i pyk. Dobra, pędraki. Trzeba mu przynieść pędraczki. Ojeju, ile tu jabłoni. Ale żadna nie jest do wzięcia. Dobra, jedna jest. Też nic, tu też nic. Tu powinno być. No ale nie było. W sensie teraz jest. To też jest. Tam, gdzie są dwie sztuki. Chyba wszystko. Chyba wszystko. Dobra, nie ma więcej. Ukochany domek. Zostawmy jabłka tutaj. To też możemy zostawić przy okazji. Tego nie. To tak. Dobra, pędraki. Pędraki miałem przynieść. I co jeszcze miałem dać tym naszym przyjaciołom? Gdzie tu jest astrolog? Spróbuję się dowiedzieć, co cygański baron wie o Smeraldzie i jej dziecku. Dobra. Obóz uchodźców nie. Obóz? Tak. Jeśli chodzi o Esmeraldę. Możesz powiedzieć mi coś o swojej siostrze Esmeraldzie? Gdzie ona teraz jest? Należy do świty Inkwizytora. Wiesz, powiem ci o swojej siostrze, ale pod jednym warunkiem. Strażnicy Inkwizytora schwytali jedną z naszych przyjaciółek. Wciąż czeka na swoją rozprawę. Może więc jeszcze zostanie uwolniona.
Oprócz swojego przyjaciela, Lorda Inkwizytora, by ją uwolnił, a ja powiem ci wszystko, co wiem. To nie jest mój przyjaciel, ale spróbuję pomóc. No to nie zrobimy tego. Dobra, pędraczki. Laczki, pędraczki. Niech to będzie, tak? Tam było chyba 5 sztuk, prawda? Ile tam było? Wampira. Gdzie to jest? Na prawdziwe mechanizmy to nie to. Nie ma tego typa. What the fuck? Nie jest latarnik. Handluje rybami, ale nie jest pokazane, co trzeba pomóc. Co trzeba mu zanieść. No ale dobra, mamy to. I tutaj jeszcze bodajże w tym taborze cygańskim coś było, prawda? 4 srebrne filety z ryby. Filety z ryby białej. Zmieni ten filet. O, tu są srebrne filety z ryby, tak? Z ryby niebieskiej, nie. Srebrne filety z ryby. I nie wiem. Jak to wygląda? Możesz pokazać, jak to wygląda? O Jezus, mam 46 minut z odcinka. Daj filety z ryby. Srebrne filety z ryby. To jest zwykły filet. W sensie... Oj, srebrne, w sensie srebrnogwiazdkowe. Ja pierdzielę, naprawdę? Tam były chyba 4, prawda? Jak to będzie to, to się będę śmiał. A raczej płakał. Kurwa. Kuczka polega na tym, żeby piec na ogniu, a nie w piecu. Świeże powietrze to klucz. A oprócz tego smaczna ryba. Możesz oczywiście rzucić na róż dowolną, ale mówimy o wyśmienitych kebabach. Jedz je, a nabierzesz krzepy jak ja. Smażony kebab, wow, z ryby. Smażony kebab z ryby. Dobra, moi drodzy, to by było na tyle. Pamiętajcie o subskrypcjach, komentarzach i ocenie filmu. Grał dla Was Shiro. My się oczywiście widzimy w następnych odcinkach z Graveyard Keeper. Trzymajcie się. Hej, hej.